kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wybieram się na makijaż permanentny brwi i chciałam Wam się pokazać, jak wyglądam przed zabiegiem oraz jak będę wyglądać po zabiegu. To są moje brwi, które są zmyte, niczym nie są pomalowane, były henną jakieś 2 tygodnie temu. Także tak one wyglądają, są naprawdę bardzo blade, mojej twarzy tak naprawdę nie ma, a jeszcze jakby nie były pomalowane henną, to już w ogóle by ich nie było. Wiem, że ten kolor się wypłukuje, że mogą zrobić się rude bądź zielone, tego się również bardzo boję, ale idę do znajomej kosmetyczki, która, no już widziałam dziewczyny, które były po zabiegach, jak wyglądają i po jakimś czasie też widziałam je i naprawdę bardzo mi się podobały. Robię sobie metodą włosa, czyli piórkową. Myślę, że najlepsza jest dla mnie taka metoda, bo no nie fajnie wyglądam w dość ciemnych brwiach. Także takie naturalne, delikatne podkreślenie brwi, ale żeby było to wiadomo na stałe, chcę mieć i dlatego postanowiłam zrobić makijaż permanentny. Troszeczkę się tego obawiam, żeby moja skóra przyjęła pigment, bo robiąc kreskę górną oka, w ogóle on mi się nie przyjął i pierwszy zabieg był tak naprawdę zabiegiem, gdzie wszystko mi się wypłukało i przy kolejnym zabiegu dopiero musieliśmy jakby od nowa wszystko robić. Naprawdę bardzo długo to trwało, nie wiem, chyba ja mam jakąś mega odporną skórę i mam nadzieję, że brwi pójdą szybciutko i fajnie to wszystko będzie wyglądało. Pokażę Wam się, kochani, oczywiście po zabiegu. Możecie sobie, kochani, zobaczyć, jak wyglądają moje brwi przed zabiegiem makijażu permanentnego. One są, no, jednym słowem mówiąc, no kiepskie. Nie chce mi się ich malować, jeżeli gdzieś wychodzę, a moja twarz no jest taka, no nie wygląda fajnie, jeżeli nie mam brwi. Brwi naprawdę bardzo dużo dają w makijażu, dlatego postanowiłam zrobić makijaż permanentny. Trochę się boję, ciekawe jak to wszystko wyjdzie. To co, pokażę Wam się po zabiegu. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Pa! To jest salon kosmetyczny, w którym robiłam brwi. Najpierw powiedziałam kosmetyczce, jaki chcę mieć kształt brwi, czy chcę mieć bardziej zaokrąglone, czy bardziej kanciaste. I kosmetyczka za pomocą czarnej kredki narysowała mi wstępny projekt. Co chwila podawała mi lustereczko, żebym sobie zatwierdziła, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy one są równe. Ja mam bardzo krzywe brwi, jedna jest trochę wyżej, druga niżej, ciężko było je skorygować, ale jakoś nam się udało. Następnie podcięła mi kosmetyczka w brwi, włoski. Ostatecznie ustaliłyśmy kształt moich brwi, drugą brew domalowała mi czarną kredką i zaczęła swoją pracę. Tak wyglądają moje brwi po makijażu permanentnym. Używam cały czas, taki malutki mam, znalazłam w domu gdzieś Bepantę dla dzieci, mam taką próbkę, także nawilżam je co godzinę, staram się nakładać delikatną warstwę właśnie tego Bepantenu, żeby nie była wysuszona skóra, bo i tak jest bardzo podrażniona i żeby to te stróbki, żeby ładnie zeszły. Fajnie, jeżeli jest właśnie nawilżona skóra, jeżeli troszeczkę przemywam brwi, bo wiadomo, mam make-up na twarzy, brwi ominęłam, ale puder, wiadomo, dostanie się, to delikatnie przemywam wacikiem z wodą, a tak staram się kremować Bepantenem. Ten kolor zjaśnieje około 50%, może nawet trochę więcej, także one będą, nie będą takie intensywne, takie ciemne, będą naprawdę sporo jaśniejsze. Bardzo się dobrze czuję, wreszcie nie będę musiała cały czas robić henny i
malować tego brwi, bo widzieliście, jakie miałam bardzo, bardzo jasne. Pokażę Wam się po około tygodniu, jak mi zejdą już te stróbki i skóra będzie taka gładka. Może już wtedy troszeczkę zjaśnieją, także zobaczycie, jaka jest różnica. Tak wygląda efekt końcowy. Jestem naprawdę zadowolona z tego efektu. Pasuje kolor brwi do koloru moich włosów i do koloru moich oczu, także nie jest za jasny, nie jest za ciemny. Będą jeszcze dwie poprawki, także to, co się wypłuka, jeszcze będzie tak jakby odnowione. Kochani, oczywiście wybierając salon, nie idźcie do przypadkowego salonu, idźcie do salonu polecanego lub tam, gdzie Wasze koleżanki sobie robiły. Będziecie widziały, jaki jest efekt, będziecie widziały, czy im kolor się wypłukuje, czy może się zmienia na zielony bądź na rudy. Także będziecie już pewne, pamiętajcie, że to jest... trwały makijaż, że no nie da się tak za bardzo tego zmienić. Oczywiście będzie mogły kredką trochę przytuszować, ale po co? Robicie coś i macie być z tego mega zadowolone. Moja córcia tutaj mi pomaga oczywiście. Podpowiada mi chyba, co mam mówić. I wydaje mi się, że taki polecony salon jest najlepszy. Ja akurat miałam właśnie polecony salon i również go polecam innym moim koleżankom. Kochani, mam nadzieję, że mój makijaż permanentny Wam się podoba. Dajcie znać, czy Wy sobie robiłyście, czy możecie, macie zamiar sobie zrobić makijaż. Jakie są Wasze efekty? Również serdecznie zapraszam do wklejenia zdjęć na Facebooku. Z przyjemnością popatrzę sobie na efekty pracy Waszych kosmetyczek. Kochani, trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!